Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj opowiem Wam o pierwszych miesiącach I wojny światowej. Najpierw przyjrzymy się stanowisku najważniejszych mocarstw uczestniczących od początku I wojny światowej do sprawy Polski. Potem opowiem o spaleniu Kalisza. Następnie przyjrzymy się działaniom podejmowanym przez zwolenników orientacji prorosyjskiej, a w punkcie czwartym zobaczymy Jakie działania podjął Józef Piłsudski i zwolennicy orientacji realistycznej? Kiedy latem 1913 roku zaczyna się I wojna światowa, żadne państwo nie miało jakiejś konkretnej propozycji dla Polaków, a jednak wszystkie trzy państwa zaborcze wystosowały do ludności polskiej odezwy pełne miłych słów. I górnolotnych obietnic. Dlaczego? Tak to tłumaczy historyk Józef Buszko. Należy pamiętać, że ziemie polskie były jednym z bardziej eksponowanych terenów objętych wojną i że w związku z tym postawa społeczeństwa polskiego wobec armii walczących miała dość istotne znaczenie dla przebiegu działań wojennych. W zależności bowiem o nastawienie tego społeczeństwa w grę wchodziły takie czynniki jak możliwość sprawnej mobilizacji, a następnie wywiadu, sabotażu lub wręcz zbrojnej dywersji na rzecz jednego z państw walczących. Taką ewentualność brały pod uwagę w mniejszym lub większym stopniu koła rządzące, a w szczególności najwyższe czynniki militarne Austro-Węgier, Niemiec i Rosji. Najpiękniej brzmiała o dziwo odezwa skierowana do Polaków przez naczelną komendę wojsk niemieckich i Austro-Węgierskich. Problem polega na tym, że nikt się nie podpisał pod tą odezwą, więc już to powodowało, że można było mieć wielkie wątpliwości co do intencji autorów tej odezwy. Odezwa obiecywała, cytuję, wolność wam niesiemy i niepodległość, koniec cytatu, wypominała ucisk religii przez Rosję, mrześć Pragi i męczeństwo Unitów, wzywała do wypędzenia wspólnymi siłami, cytat, hord azjatyckich. Nikt z Polaków się na to odezwę nie nabrał. Wszyscy doskonale pamiętali politykę niemiecką w stosunku do ludności polskiej, a symbolem tej polityki było katowanie dzieci we wrześniu za to, że nie chciały uczyć religii w języku niemieckim. Jakie były realne plany niemieckie? Otóż Niemcy nie mieli w tym momencie żadnej konkretnej Propozycji, jednak w kręgach niemieckich dość dużą popularność zyskiwał program tzw. Mitteleuropy. Europy. Ten program zakładał utworzenie na ziemiach odebranej Rosji słabych państw formalnie niepodległych, ale zależnych politycznie, gospodarczo i wojskowo od Niemiec. Jednym z takich państw mogła być Polska. Niemcy nie planowali znacznych aneksji na Wschodzie. Owszem nie wykluczali korekty granicy na swoją korzyść, ale nie chcieli włączać do swojego państwa znacznych obszarów ziem zaborowskiego, chociażby dlatego, że obawiali się wzrostu znaczenia ludności Polski w ramach państwa niemieckiego. Cesarz Wilhelm 31 lipca spotkał się z polskim konserwatystą hrabią Huten i powiedział mu, że o ile Bóg da zwycięstwo. Przywróci odrębne państwo polskie, związane z Niemcami, co zabezpieczy je przeciw Rosji na zawsze. Ale to była prywatna rozmowa. To była być może szczera, być może nieszczera. Opinia cesarza Wilhelma. Lojaliści galicyjscy liczyli na to, że uda się przekonać Austriaków do opublikowania proklamacji o utworzeniu państwa polskiego pod berłem. Habsburgu, czyli proklamacji o realizacji postulatu przekształcenia monarchii dualistycznej w monarchię trialistyczną. austro miały się stać Austro-Węgrami Polską. Leon Biliński, minister skarbu austro przygotował stosowną proklamację. Projekt mówił o utworzeniu państwa polskiego pod berłem Franciszka Józefa. Zapowiadał, że w razie zwycięstwa sprzymierzonych Królestwo będzie nierozerwalnie wcielone do Rzeszy Państw Cesarza i Króla i utworzy wraz z jego krajem, zamieszkałym przez Polaków, to jest Galicją, Jednolite Królestwo Polski, którego administrację powierzy cesarz rządowi narodowemu, odpowiedzialnemu przed Sejmem w Warszawie, jako zarządzenie tymczasowe. Manifest oznajmia ustanowienie w kielcach rządu tymczasowego z generałem austriackim narodowości polskiej na czele który miał działać przy pomocy znakomitego polskiego męża stanu. Chodziło tutaj o Michała Bobrzyńskiego. Do ogłoszenia tego manifestu jednak nigdy nie doszło. Dlaczego? Bo sprzeciwił się temu Berlin. I tu widzimy, że rację miał Roman Moski, który w swojej książce Niemcy, Rosja, kwestia Polska" ostrzegał, że jeżeli państwa centralne wygrają wojnę, to nie Austrowęgry, ale Niemcy będą tym państwem, które będzie decydować o przyszłości ziem polskich. Brak proklamacji o utworzeniu Austrowęgier polskich brak nawet zapowiedzi utworzenia Austrowęgier Polski był dla zwolenników orientacji proaustriackiej poważnym ciosem, negatywnym zaskoczeniem. Ukazała się natomiast bez większego znaczenia politycznego odezwa komendy wojsk austriacko-węgierskich Powołano się w niej na tradycję wspólnej walki pod Wiedniem, mówiono o rycerskości, wybitnych zaletach narodu polskiego, głoszono wyzwolenie go z wszelkiego ucisku. Odezwa kończyła się apelem, by Polacy zawierzyli cytat, sprawiedliwości i wielkoduszności naszych władców. Odezwę opublikował również naczelny wódz Armii Rosyjskiej, wielki książę Mikołaj Mikołajewicz. I tu trochę podobnie jak w Wiedniu. Najpierw był projekt, dużo dalej idący, przygotowany przez księcia Turbeckiego przy współpracy polskiego lojalisty Zygmunta Wielopolskiego. Car już był gotów ten projekt podpisać, ale dał się przekonać rosyjskim politykom, twierdzącym, że nie czas na składanie konkretnych daleko idących obietnic. Nie było więc odezwy cara. Ukazała się 14 sierpnia. odezwa wodza naczelnego wielkiego księcia Mikoja Mikojewicza. Odezwa mówiła Polakom o możliwości ziszczenia się marzeń ich ojców i dziadów. Przypominała również, że przed półtora wiekiem ciało Polski rozczarpano na kawały, ale dusza jej nie umarła. Mówiła o braterskim pojednaniu z Wielką Rosją, o zatarciu granic, cytat, rozcinających na części naród polski o jego złączeniu w jedno ciało pod berłem cesarza rosyjskiego i odrodzeniu się, cytat, Polski swobodnej swej wierzy, języku i samorządzie. Tu przychodziło zastrzeżenie, że Rosja oczekuje od Polski, cytat, takiego samego poszanowania praw ludów, z którymi związały jej dzieje. Potem była mowa o nowym Grunwaldzie i ostatni zwrot, o zajaśnieniu znamienia krzyża godła męki i zmartwychwstania narodów. Historyk Marian Kukiel tak skomentował tą odezwę. Był to język nowy, jakim nigdy Rosja carska do Polski jeszcze nie przemówiła. Nawet car Aleksander takich słów wypowiedzieć nie mógł, bo nie wojował ze współzaborcami. Odezwa wywołała olbrzymi entuzjazm wśród Polaków zaborosyjskiego, wśród zwolenników orientacji prorosyjskiej. Odczytano ją bowiem jako zapowiedź tego, o czym marzył Roman Moski, zapowiedź zjednoczenia Ziem Polskich zapowiedź szerokiej autonomii. Ale jak słusznie zauważył Marian Kukiel, jak się bliżej przyjrzeć, to w tej obietnicy jest dużo mniej niż dał car Aleksander I królestwu polskiemu po kongresie wiedeńskim. Królestwo polskie po kongresie wiedeńskim miało własny sejm. Własną armię, odrębność państwową. Tu jest mowa o szerokiej autonomii. W najlepszym wypadku o takiej autonomii, jaką wówczas cieszyła się Galicja. O tym, jak Rosjanie w rzeczywistości postępowali w stosunku do ludności Polski w pierwszych miesiącach wojny, powiem nieco później. Wszystkie trzy kraje zaborcze składają więc pompatyczne obietnice. Żaden z krajów zaborczych. Nie przedstawia realnego planu rozwiązania kwestii polskiej w sposób pomyślny dla Polaków. Mocarstwa zachodnie, Wielka Brytania i Francja, nic nie mówią o kwestii polskiej, bo dla mocarstw zachodnich kluczowy jest sojusz z Rosją. Przez wiele miesięcy Francja i Wielka Brytania będą konsekwentnie odmawiać wypowiadania się na temat Polski. Podkreślając, że jest to wewnętrzna sprawa ich sojusznika, carskiej Rosji. Mówiłem już o pompatycznej odezwie Naczelnej Komendy Wojsk Niemieckich. Jednak to, co się stało w Kalisz, bardzo szybko zachwiało wiarygodnością tych obietnic. Kalisz w 1913 roku liczył 65 400 mieszkańców i leżał tuż przy granicy z Prusami. Kiedy 1 sierpnia 1913 roku Niemcy wypyciały wojnę Rosji, rosyjska administracja i wojsko w popłochu opuściły miasto. Następnego dnia, nie napotykając żadnego oporu, wkroczyły do kalisza wojska niemieckie. I oto w nocy z 3 na 4 sierpnia dochodzi do jakiejś strzelaniny. Najprawdopodobniej żołnierze niemieccy strzelali do siebie nawzajem. Jednak dowodzący wojskami niemieckimi, major Hermann. Proisker zrzucił odpowiedzialność na to wydarzenie na kaliszczan, którzy rzekomo mieli strzelać do żołnierzy niemieckich. Jeden z mieszkańców miasta, Dąbrowski, zapamiętał. Rozpuszczone po mieście patrole już od godziny dziesiątej dopuszczały się niesłychanych nadużyć. Przeodniu brutalnie bito, rewidowano, często bijąc kolbami. Przy najmniejszej opozycji stawiano pod mur i rozczuliwano na poczekaniu. Późnym popołudniem Niemcy opuścili kalisz aby z okolicznych wzgórz rozpocząć jego ostrzał artyleryjski. Wybuchające w mieście pociski spowodowały liczne zniszczenia oraz panikę wśród jego mieszkańców. Maria Dąbrowska, naoczny świadek tych wydarzeń, opisała je w nocach i dniach. Możemy tam przeczytać. W przerwach między jednym a drugim bombardowaniem na mieście ukazywały się wozy, karetki, bryczki i dorożki. Ludzie chwytali je, ładowali toboły. I co koń wyskoczy, uciekali spod zagłady. Jak szacują historycy, tylko jednego dnia, 5 sierpnia, z miasta uciekło 10 tysięcy ludzi. W szeregach armii niemieckiej służyli liczni Polacy. Niektórzy nie chcieli przykładać ręki do zbrodni niemieckiej. Piętnastoletni uciekinier z Kalisza relacjonował. Jednemu z Poznańczyków kazano strzelać do Polaka. Poznańczyk zaczął błagać, żeby go uwolniono od tego. Nie mogę strzelać do swoich. Niemiecki oficer wyjął rewolwer i zastrzelił go. Postawy takie musiały być liczne, ponieważ wycofano z miasta pruski batalion majora Preuskera, w którym było wielu Polaków, a na jego miejsce do miasta wkroczył siódmy pułk piechoty z Taksonii pod dowództwem podpułkownika Hoffmana. 7 sierpnia Galopujący koń wywołał bezwładną strzelaninę stacjonujących w mieście żołnierzy niemieckich. To wydarzenie posłużyło za pretekst do kolejnych represji. Redaktor Gazety Kaliskiej wspominał. O godzinie drugiej po południu rozpoczęła się straszliwa kanonada z karabinów maszynowych. Żołnierze stawiali je po jednej stronie ulicy i strzelali na oślep do okien po drugiej stronie. O godzinie piątej po południu gęsty dym pojawił się na rynku. Palił się ratusz. Przed godziną dziewiątym wieczorem od strony szosy padły znów strzały armatnie. Co pół godziny leciały kule i szrapnele, szerząc straszne zniszczenie. Po całonocnym ostrzale miasta nad ranem Niemcy przystąpili do pacyfikacji. Aresztowano mężczyzn, zgwałcono kobiety, rabowano dobytek. Jedna z ofiar pacyfikacji zapamiętała. O godzinie czwartej rano usłyszeliśmy gwałtowne dobijanie się do bramy naszego domu. Domyśliliśmy się, że to Niemcy się dobijają. Kazali też nam zaraz wychodzić pojedynczo z piwnicy. Byliśmy świadkami, jak żołnierze rozbijali toporkami drzwi sklepów, a potem je podpalali. Wyłamywano także bramy i wywlekano mężczyzn bez różnicy wieku, z wyjątkiem małych dzieci. Mężczyzn w bieliźnie i boso wpychano do grupy aresztowanych. Żony jednak uczepiły się ich i nie dały początkowo się modrywać. Żołnierze siłą mi odrywali, nie żałując razów. Tak aresztowano 800 mężczyzn. Część z nich rozstrzelano, większość wyjeżdżono na roboty do Niemiec. Niektórych później zwolniono. 9 sierpnia Niemcy rozpoczęli systematyczne niszczenie Kaliszcza. Dzień po dniu niemieccy żołdacy podpalali kolejne budynki w mieście. Do podpaleń używano słomy, nafty i smoły. Systematyczne palenie miasta trwało do 22 sierpnia. Historyk, regionalista dr Mieczysław Arkadiusz Woźniak Szacuję. Cytuję. Zniszczeniu uległo 426 budynków mieszkalnych, 9 zakładów przemysłowych, 5 gmachów publicznych, ratusz, teatr, kościół reformacki, hotel oraz poczta i telegraf. Przeciętny stopień zniszczenia budynków oceniono na 95%. Praktycznie 3 czwarte miasta trzeba było przeznaczyć do odbudowy. W gruzach pozostawionych przez Niemców koczowało 5 tysięcy ludzi. Pozostali Albo uciekli, albo zginęli, albo zostali z Kalisza przez Niemców uprowadzeni. Informacje o tym, co się w Kaliszu działo, publikowała prasa Polska w Warszawie. I tak na przykład felitonista warszawskiego kuriera porannego, podpisujący się pseudonimem wa, pisał 26 sierpnia. Cytuję. Zdziesiątkowany, zbombardowany i spalony dzisiaj Kalisz. Kalisz obecnie nieistniejący, po przyjacielskim wkroczeniu w jego mury i jego ogrodową zieleń pruskich żołdaków, był kolebką pierwszych marzeń Asnyka. W wielostrofowym wieczu zatytułowanym rodzinnemu miastu, Asnyk wyśpiewał swoje wspomnienie Kalisza. Niech promień łaski nieba nieustannej, poczciwe serca przed złemu bezpieczy. I ten, co wszystkich w przyszłość nas posuwa. Nad starym grodem niech Bóg zawsze czuwa. Jeśli wów historyczny dzień 8 sierpnia to snykowskie westchnienie unosiło się jeszcze nad Kaliszem, to zostało rozstrzelane przez niemieckie kule. Historycy zgodnie uznają, że Kalisz był najbardziej zniszczonym miastem na ziemiach polskich. I obok belgijskiego Louvain, jednym z najbardziej zniszczonych miast europejskich podczas całej pierwszej wojny światowej. Skutki tego wydarzenia możemy zobaczyć porównując dzisiejszy Kalisz i Lublin. Na progu pierwszej wojny światowej Lublin liczył 80 tysięcy mieszkańców, Kalisz 65. Dzisiaj Lublin liczy ponad 300 tysięcy mieszkańców, a Kalisz około 100 tysięcy mieszkańców. Gdyby Kalisz nie został wtedy spalony, Byłby pewnie dzisiaj miastem ponad 200 tysięcznym. Do dzisiaj nie wiemy, dlaczego do tych straszliwych wydarzeń doszło. Czy był to zbieg nieszczęśliwych przypadków, czy też było to celowe działanie? Czy też Niemcy specjalnie spalili kalisz, aby zastraszyć Polaków, aby przekonać Polaków, że nie warto przeciwstawiać się wkraczającym na ziemię zaboru rosyjskiego niemieckim oddziałom zbrojnym? Ta druga wersja wydaje się bardziej racjonalna. Ale jednak, mimo że od opisywanych wydarzeń minęło ponad 100 lat, historykom nie udało się znaleźć żadnego śladu, który wskazywałby na to, iż zniszczenie kalisza było z góry zaplanowane. Tak czy inaczej, opisywane szeroko przez prasę warszawską nie tylko zniszczenie kalisza, walnie przyczyniło się do. Wzrostu niechęci do państw centralnych wśród mieszkańców Zaboru Rosyjskiego. Jak mówiłem wcześniej, odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikojewicza, powołała entuzjazm wśród Polaków o nastawieniu prorosyjskim. Zwolennicy tej orientacji, czyli stolnictwo narodowo demokratyczne na czele z Romanem Dmowskim i Stolnictwo Polityki Realnej na czele z Zygmuntem Wielopolskim, wraz z grupą. Polityków bezpartyjnych, sympatyzujących z Rosją, powołali do życia 25 listopada 1913 roku w Warszawie Komitet Narodowy Polski. Przewodniczącym Komitetu został realista Zygmunt Wielopolski, prezesem Komitetu Wykonawczego, lider Narodowej Demokracji, Roman Dmowski. Komitet wszczął starania o powołanie polskich legionów walczących u boku Rosji. O efektach tych starań opowiem na jednej z następnych lekcji historii. Owoce tego wzrostu sympatii do Rosjan były dość niezwykłe. Historyk Józef Buszko pisał. Mobilizacja do Wojska Rosyjskiego przebiegała w Królestwie bez żadnych zakłóceń. Przechodzące za ulicami Warszawy oddziały carskie, nawet pułki kozackie. Ludność witała niemal entuzjastycznie. Oficerom wręczano naręcza kwiatu. Żołnierzom, papierosy. Słychać było krzyki w rodzaju niech żyją nasi obrońcy, a kobiety miały łzy w oczach, patrząc na maszerujące wojska. Takiej sytuacji nie oglądała Warszawa chyba nigdy w swojej historii. Polskie kobiety płaczące na widok żołnierzy rosyjskich, Polacy wiwatujący na cześć oddziałów kozackich. W pierwszych miesiącach I wojny światowej Wojska rosyjskie odnoszą sukcesy. Wkraczają do Galicji Wschodniej, zajmują lwów, i tutaj Rosjanie wprowadzają swoje porządki. Generał gubernator, hrabia Bobriński, oznajmił w Lwowie, cytuję: Wschodnia Galicja i Jękoszczyzna jest odwieczną częścią Wielkiej Rosji. Na ziemiach tych ludność rdzenna była zawsze rosyjska. Administracja tych ziem powinna więc być oparta na zasadach rosyjskich. Będę tu wprowadzać rosyjski język, rosyjskie prawo i ustrój. Sejm nie podlega zwołaniu. Posiedzeń zebrań ziemskich, pewnie rad powiatowych, rad miejskich i gminnych są zakazane. Do chwili zakończenia działań wojennych zamknięte też będą wszystkie, bez wyjątku stowarzyszenia, związki i kluby. Tak więc wkroczenie do Lwowa armii rosyjskiej oznaczało początek brutalnej rosyfikacji. Zamknięto Polski Uniwersytet, zamknięto Polską Politechnikę, zamknięto ponad 100 szkół średnich i 2000 szkół ludowych. Do Rosji miały być wcielone tereny aż do rzeki Wisłok, czyli nawet te tereny, które Józef Stalin zostawił w granicach Polski Ludowej. Tak więc dla Polaków mieszkających w Lwowie wkroczenie armii rosyjskiej było swoistym Armagedonem. Zniszczono bowiem. To do czego ludzie się przyzwyczaili swobody narodowe, polską edukację, polską kulturę. Zawieszono instytucje samorządowe, zawieszono instytucje autonomiczne. Odezwa Wielkiego Księcia spowodowała pewne zaniepokojenie rosyjskich gubernatorów, którzy się zastanawiali, czy ich polityka w stosunku do ludności polskiej nie powinna ulec zmianie, skoro Wielki Książę Mikołaj Mikołajewicz Zapowiada Polakom autonomię. Minister Makłakow postanowił ich uspokoić. Pisał do nich: Odezwa nie dotyczy kraju przywiślańskiego i ma tylko na oku ziemie polskie, nienależące do cesarza rosyjskiego, a które wielki książę Mikołaj Mikołajewicz może zdobyć w przebiegu operacji wojennych. Póki to nie nastąpi, nic się nie zmieni w położeniu politycznym kraju przywiślańskiego. Historyk Marian Kukiel tak skomentował tą sytuację. Natychmiast, po pierwszych ich zwycięstwach, jawnym się stało, że niosą dla rdzennej Polski nową fazę niewoli. Dla wschodniej jej połaci rusyfikację bezwzględną ze zniszczeniem polskiego życia narodowego wraz z jego dorobkiem organizacyjnym i kulturalnym. Zajrzymy teraz za linię frontu, czyli zobaczymy, co działo się. W Galicji. Józef Piłsudski, widząc kryzys międzynarodowy, widząc, że może dojść do wybuchu wojny powszechnej, gromadzi w Krakowie oddziały paramilitarne, dogaduje się z armią austriacką, uzyskuje zgodę na podjęcie samodzielnych działań, chociaż następuje pewna korekta. Piłsudski pierwotnie chciał maszerować na Sosnowiec na Zagłębie. Bo tam były silne wpływy Polskiej Partii Socjalistycznej. Ale Sosnowiec miały zająć wojska niemieckie. Austriacy więc wymusili na Piłsudskim zmianę planów. Piłsudski miał maszerować na Kielce. 6 sierpnia 1913 roku. Kilka godzin wcześniej niż Austro-Węgry rozpoczęły działania wojenne. Wymarszerowała z Krakowa do Kielc. Jako straż przednia. Pierwsza kompania kadrowa pod dowództwem porucznika Tadeusza Kasprzyckiego. Żołnierzami kadrówki byli wyłącznie poddani Cara Mikołaja II, którzy uszli do Galicji i w razie dostania się do niewoli mogli spodziewać się egzekucji za wystąpienie z bronią w ręku po stronie wrogiego mocarstwa. Tego samego dnia Piłsudski przybył do Krzeszowic, i tu dochodzi do pierwszego kryzysu. Okazało się bowiem, że Austriacy dostarczyli kiepskie jednostrzałowe karabiny Werdla. Broń słaba, przestarzała. Część oburzonych strzelców chciała wracać do domu. I tylko interwencja komendanta odwiodła ich od tego zamierzenia. Podczas odprawy w Krzeszowicach Piłsudski przekonywał oficerów, że nie może przewidzieć rezultatów walki. Jeśli zwyciężą, przypadnie im sława. Ale w razie przegranej, Padnie na nich grad przekleństw i złorzeczeń. Pod wieczór. Piłsudski przybył do skały, tu zatrzymał się na nocnek, tu otrzymał malutki obrazek Matki Boskiej Ostrobramskiej w Srebrze, który to nosił zawsze przy sobie, aż do śmierci. Piłsudski kracza do zaboru rosyjskiego, by wołać powstanie. Piłsudski ogłasza, że w Warszawie powstał rząd narodowy, który mianował go. Komendantem Polskiej Sił zbrojnych. Odezwa rzekomego rządu narodowego nosiła datę 3 sierpnia i była podpisana pieczęcią z napisem rząd narodowy. Była to fikcja. Odezwem napisał na polecenie Piłsudskiego Leon Wasilewski, pieczątkę. Za pomocą zwykłego scyzoryka wydłubał w miękkim kamieniu Stanisław Siedlecki. Do dzisiaj można tą pieczątkę oglądać. W archiwum Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku. Piłsudski miał rację, że Rosjanie nie będą bronić granicy między Rosją a Austro-Węgrami, że będzie swoisty pas ziemi niczyjej. Bez trudu większego, więc dociera do celu, czyli do Kielc. 12 sierpnia oddziały Piłsudskiego wkraczają do Kielc, ale Piłsudski nie przewidział. Reakcji ludności polskiej. Na Kieleczyźnie dominowała narodowa demokracja. Na kieletczyźnie dominowała orientacja prorosyjska. Jest bardzo niewielu ochotników. Jest bardzo dużo obojętności i wrogości. Austriacy widzą, co się dzieje. Widzą, że akcja Piłsudskiego de facto kończy się fiaskiem. Nie ma żadnego powstania. I 13 sierpnia wystosowali ultimatum. Albo Piłsudski wstąpi do pospolitego ruszenia austriackiego, albo ma rozwiązać swoje formacje. I wtedy wyjście sytuacji dla Piłsudskiego i jego żołnierzy znaleźli lojaliści galicyjscy. Kiedy zaczyna się Pierwsza wojna światowa, w Galicji mamy dwa niezależne polskie ośrodki polityczne, mamy komisję skonfederowaną stronic niepodległościowych która skupia m.in. Polską Partię Socjalistyczną, PZL Lewice. Tu mamy również Polską Partię Socjaldemokratyczną w Galicji Śląska Cieszyńskiego. Z drugiej strony mamy Lwowski Centralny Komitet Narodowy, skupiający Narodową Demokrację Działającą w Galicji, część galicyjskich konserwatystów i PZL Piast. To rozdwojenie. Postanowili zlikwidować Konserwatyści. Predeskoła polskiego Juliusz Leo udał się do Wiednia, aby tam wynegocjować powstanie polskich oddziałów zbrojnych. Uzyskał stosowną zgodę. Miały powstać dwa legiony, wschodni i zachodni. Ustalono również, że powstanie naczelny komitet narodowy cytat dla skupienia sił materialnych i wszelkich wysiłków narodowych. Komisja z konfederalnych niepodległościowych i Centralny Komitet Narodowy miały ulec rozwiązaniu, i jedynym ośrodkiem politycznym sprawującym nadzór nad tworzącymi się formacjami zbrojnymi miał stanowić Naczelny Komitet Narodowy. Piłsudski może więc honorowo wycofać się z tej sytuacji, ze swoimi żołnierzami wstępuje do Legionu Zachodniego, staje na czele pierwszego Pułku, ale to też jest moment. Taki trudny, pokazujący wielkość Piłsudskiego. Dlaczego? Jeszcze kilka dni wcześniej Piłsudski mianował się naczelnym wodzem Armii Polskiej, a teraz zostaje jednym z wielu dowódców oddziału wojskowego niskiej rangi. A jednak ta decyzja była decyzją bardzo owocną, daleko idącą, bardzo mądrą. Ta decyzja Piłsudskiego, aby stanąć na czele pierwszego Pułku Legionów. Miały być dwa legiony, zachodni i wschodni, ale ten wschodni nigdy nie powstał. Kiedy bowiem Rosjanie zajęli lwów, część narodowych demokratów, pod pretekstem, że rota przysięgi zbyt mało akcentuje polski charakter legionów, spowodowała, że większość młodych ochotników z legionu wschodniego wróciła do domu. Zaledwie kilkuset, z Józefem Hallerem na czele przeszło do Legionu Zachodniego. Pięć tysięcy pozostałych rozeszło się do domów. Większość z nich trafiła później do armii austriackiej. Nie powstały więc dwa legiony wschodniej i zachodniej. Powstał jeden Legion, który później przyjął formę trzech brygad. Pierwszej, tej najbardziej znanej z Lewem Piłsudskim. Drugiej, na czele której stanął później generał Józef Haller. Później powstała jeszcze trzecia brygada Legionów. Ale o tym będę mówił przy innej okazji. Rok 1914. To są piękne karty w historii utworzonych u boku Austro-Węgier Legionów. I tak pierwszy pułk piechoty, późniejsza pierwsza brygada pod dowództwem Piłsudskiego. Najpierw bierze udział w działaniach zaczepnych w Kieleckie, Potem pod naporem wojsk rosyjskich wycofuje się w rejon Szczucina. Następnie bierze udział w działaniach zaczepnych w kierunku Dęblin Warszawa. Po załamaniu się niemieckiej operacji zaczepnej Piłsudski z żołnierzami wycofuje się do Krakowa, skąd został skierowany na Podhale w celu osłony linii kolejowej słucham Msza Nadolna. Ostatnia bitwa Piłsudskiego w tym roku to jest bitwa pod Łowczówkiem. 22-25 grudnia 1914 roku. Jeden z najcięższych, najbardziej krwawych bojów w dziejach legionowych. Żołnierze Piłsudskiego odnieśli sukces, ale była to walka bratobójcza. Kiedy w noc wigilijną legioniści zaczęli śpiewać kolędę, Bóg się rodzi, po chwili, tą samą kolędę usłyszeli śpiewaną przez swoich rodaków rosyjskich żołnierzy, z którymi walczyli po drugiej linii frontu. I to zdarzenie jest takim symbolem tragedii I wojny światowej. Historyk Józef Buszko wylicza: Według danych szacunkowych, łączna liczba żołnierzy polskich zwerbowanych do wojsk Rosji, Pruzji, Austro-Węgier, Obejmowała blisko 3,5 miliona mężczyzn, przyszłych obywateli odrodzonego państwa polskiego. Przyjmując, że w tym czasie ludność polska stanowiła w II Rzeczpospolitej około 2 trzecich obywateli, należy założyć, że w szeregach armii trzech państw zaborczych znalazło się przymusowo ponad 2 miliony 200 tysięcy Polaków walczących z bronią w ręku przeciwko sobie. Polaków było więcej bo w tej liczbie nie ma Polaków z Warmii, Polaków z Mazur, Polaków ze Śląska. Tą tragedię pierwszej wojny światowej, kiedy to w nieswojej wojnie bardzo często Polak strzelał do Polaka. Polak zabijał Polaka. Najlepiej, najbardziej przejmująco wyraził lekarz, socjalista, legionowy poeta Edward Słoński, który we wrześniu 1914 roku Napisał swój słynny wiersz, ta co nie zginęła. Rozdzielił nas mój bracie, zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęku, wsłuchani w armat huk. Stoimy nas wprost siebie, ja wróg twój, ty mój wróg. O nie myśl o mnie bracie, w śmiertelny idąc bój i w ogniu moich strzałów jak rycerz mężnie stój a gdy mnie zdala ujrzysz od razu bierz na cel i do polskiego serca moskiewską kulą strzel bo wciąż na jawie widzę i co noc mi się śni że ta co nie zginęła wyrośnie z naszej krwi wiersz powstał we wrześniu 1913 roku Miną cztery lata i rzeczywiście z krwi przelanej na frontach I Wojny Światowej będzie się rodzić wolna Polska. Mówiłem już o walkach legionistów, którymi dowodził Piłsudski. Teraz kilka słów o walkach toczonych przez drugą Brygadę Legionów. Na jej czele stał wówczas generał Karol Trzaskadurski, składała się z dwóch pułków Pierwszym dowodził Zygmunt Zieliński, drugim Józef Haller. Brygada walczyła od października 1913 roku w Karpatach Wschodnich, a następnie na pograniczu Siedmiogrodu i Ukrainy Zakarpackiej. W bardzo trudnych warunkach terenowych i klimatycznych. W ciągu dwutygodniowych bojów brygada odniosła jednak sukces i opanowała teren, na którym prowadziła działania wojenne. Następnie przekroczyła Karpaty i wróciła na teren Galicji, gdzie stoczyła walkę o miejscowość Nadwórna, zakończoną również zwycięstwem. Potem przyszła ciężka bitwa pod Małotkowem, 29 październik. Tu legioniści ponieśli ciężkie straty, po czym podzielono brygadę na dwie części. Jedna pod dowództwem Halera została w rejonie Rafajłowej, druga pułkownika Zielińskiego została skierowana na Bukowinę. Kończy się rok 1914. Polacy walczą w różnych mundurach na frontach I wojny światowej. I wydaje się, że perspektywy dla sprawy polskiej nie są dobre. Trudno było być w grudniu 1914 roku optymistą. O tym, co było dalej, o walkach trzech brygad legionów, o akcie 5 listopada i jego konsekwencjach, o tym, jak i dlaczego Piłsudski zerwał z państwami centralnymi na kolejnej lekcji historii?